Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu widotesty.pl. Ponownie dzisiaj słuchajcie z laptopem Lenovo G505S, konstrukcją opartą o APUMD A8 Richland, ale nie on będzie dzisiaj tematem tego filmu, tego poradnika, a zupełnie coś nowego, coś co właśnie procesory APU z rdzeniem Richland wnoszą nowego. Przetestujemy sobie dzisiaj dwie funkcje nowe, m.in. wykrywanie twarzy Face Detecting AMD, które pozwala na przykład na logowanie się do witryn czy do samego systemu przy użyciu właśnie skanowania naszej twarzy. A drugą opcją, którą sobie przetestujemy, to będzie kontrola gestami. Można by powiedzieć, że bardzo podobna właśnie jak w Kinectie. Większość urządzeń wyposażona już jest nawet w kiepską kamerkę, ale zawsze jest. I sprawdzimy, jak się właśnie taka kamerka nie najwyższych lotów sprawdzi z tą funkcją. Słuchajcie, komputer jest wyłączony. Będziemy więc sobie od początku całość uruchamiali, logowanie do systemu, wszystko po kolei, a ja będę Wam opowiadał o plusach i minusach tych rozwiązań. Jak mamy ustawione, słuchajcie, logowanie na hasło, czyli tak jak powinno być, najlepiej jeszcze z kontem użytkownika, a nie mamy automatycznego logowania ustawionego do systemu, no to naszym oczom na początku ukaże się ekran logowania. Przy aktywnej tej funkcji Face Login musimy mieć przede wszystkim ten program zainstalowany, tak? Uruchomiony dostęp do kamerki. Jak widzicie, do góry tutaj od razu świeci się dioda informująca, że ta kamerka pracuje. Ja teraz chcę zalogować się do systemu. Nie muszę wpisywać żadnego hasła, nie muszę, jeżeli mam czytnik linii papilarnych, z niego korzystać. Wystarczy, że się ładnie uśmiechnę do kamery. Kamera mnie dosyć dobrze załapała, mimo tego, że mam tutaj dosyć mocne oświetlenie z tyłu i cała moja twarz była dosyć ciemna, także pod tym względem to rozwiązanie spisuje się naprawdę dobrze. Oczywiście możemy sterować czułością wykrywania naszej twarzy i funkcja ta umożliwia nam dodanie również kilku użytkowników. Informacja, która teraz wyskakuje, to z kolei narzędzie od drugiej opcji, którą sobie przetestujemy, czyli właśnie od kontroli gestów. Wchodząc w konfigurację Face Login, mamy możliwość zarządzania samymi ustawieniami logowania. Przede wszystkim możemy dodawać użytkowników, którzy będą się logowali. Jeżeli mamy wprowadzone hasło, to konfiguracja tej funkcji również będzie wymagała jego podania. Podstawowe opcje to możliwość logowania do Windows właśnie z użyciem twarzy oraz do witryn internetowych. Zarządzanie listą witryn polega na dodawaniu, wykluczaniu poszczególnych witryn. Nie wszystkie są obsługiwane, ale takie popularne jak na przykład YouTube czy Facebook, jak najbardziej tak. Niektóre witryny możemy również wykluczać. Przechwytywanie twarzy umożliwia nam dodanie większej ilości użytkowników. Ilość zdjęć i twarze aktywne, które pozwolą na logowanie, są widoczne właśnie po kliknięciu pokaż więcej twarzy. Teraz jedziemy sobie z kolejną opcją, a będzie nią kontrola gestów. Ja na pendrive mam zapisane kilka zdjęć oraz muzykę. Kontrola gestów również obsługuje tylko wybraną część programów, aplikacji. Są to przede wszystkim te Windowsowe. Przy autostarcie na dole ikonka informuje nas o tym, że akurat kontrola gestu znajduje się w trybie standby. Oznacza, że jest na razie nieaktywna. Ale wystarczy odpalić jakikolwiek program, jak na przykład standardowa przeglądarka fotografii Windows i funkcja ta zostaje automatycznie aktywowana. O tym dodatkowo będzie również nas informowała dioda, tak jak w tym przypadku obok kamerki. No i teraz wystarczy już nam po prostu korzystać z samej funkcji. Jeżeli chodzi o wyświetlanie powiadomień na ekranie, te możemy włączyć, wyłączyć, dostosować do własnych ustawień. Całość działa dosyć płynnie, opóźnienie jest niewielkie i te podstawowe gesty, ruch w prawo, ruch w lewo i takie klapnięcie umożliwiają nam na podstawową, ale tylko podstawową obsługę aplikacji. W przypadku przeglądania fotografii jest to wejście do trybu pełnoekranowego i wyjście z niego tym samym gestem, czyli klapnięciem. Natomiast w przypadku przeglądania zdjęć, no to oczywiście jeżeli jedziemy sobie w lewo, zdjęcia nam przeskakują w lewo, jeżeli sobie lecimy w prawo, zdjęcia będą nam przeskakiwały w prawo. Jak to działa w przypadku audio? Tutaj ubogość tych funkcji jest zdecydowanie bardziej odczuwalna z uwagi na fakt, że sam odtwarzacz posiada zdecydowanie więcej opcji. Ale
klapnięcie pozwoli nam na zapauzowanie utworu i oczywiście jego ponowne włączenie. Gesty w prawo, w lewo pozwolą na przejście pomiędzy poszczególnymi utworami i po prostu kierowanie nimi. Przy okazji od razu odsuniemy sobie kawałek jeszcze nasz komputer i zobaczymy, z jakiej odległości całość będzie łapała. Jak widzicie, jeszcze jak najbardziej łapie. Ja się trochę więc odsuwam, jeszcze mnie widzicie. Tutaj odległość jest w tym momencie do kamery pewnie około metra, może z mamfakiem. No i tutaj już kamerka niestety nie łapie. Ja muszę się przybliżyć. No i z takiej odległości, powiedzmy, nie wiem, 80 cm jakieś. Zresztą wezmę z miarę i od razu sobie zmierzymy, żeby ten pomiar był dokładniejszy. Cały czas te gesty działają. Tutaj działają. No i zobaczmy od kamerki. Dokładnie, jakbym dosłownie wyliczył, o może pokażę wam, to nawet będzie widać, słuchajcie, od kamerki do mnie to jest dokładnie 80, słuchajcie, centymetrów, zobaczcie, bo byście mi nie uwierzyli, także sama ręka oczywiście jest tutaj bliżej, jakieś te 20-30 cm, zależy jak długie kończyny macie, natomiast taka odległość jest w zupełności wystarczająca do tego, żeby korzystając z takiego urządzenia, jakim jest laptop, czy nawet komputer stacjonarny, sobie bez problemu tymi gestami kierować, zarządzać, tak? Rzadko, jak widzicie, zdarza się, że coś nie działa. Natomiast jest tutaj pewien problem, pewien konflikt pomiędzy urządzeniami. Kontrola gestów została wyłączona automatycznie po wyłączeniu aplikacji, która obsługuje. Ja teraz się wyloguję. Zobaczycie, czy uda mi się w ogóle ten problem wam pokazać, bo jeżeli wielokrotnie zdarzało mi się logować, wylogowywać, to niestety, ale pojawiał się konflikt związany z zajęciem kamerki przez inny program działający w tle. Loguję się z powrotem do systemu, jak widzicie na gębę, tak? Nawet się nie musiałem uśmiechać i wchodzimy z powrotem sobie na pulpit. Ja będę z powrotem chciał sobie włączyć pokaz slajdów, tak, zdjęć. Więc przechodzę sobie z powrotem do przyjazny i mam folder ze zdjęciami. Zaraz tutaj mi się zaloguje program z powrotem, tak, bo byliśmy wylogowani właśnie od kontroli gestów. No i program już jest uruchomiony, to odpalam zdjęcie. No i w tym momencie od razu mamy dwa powiadomienia, że kontrola gestów jest włączona i że jest wyłączona, bo mamy inną aplikację działającą w tle. To, że gesty nie działają, widzę też po diodzie, która jest akurat w przypadku tego modelu, a która po prostu nie została podświetlona. Żeby ten problem naprawić bez ponownego restartu komputera, wystarczy wejść, słuchajcie, w menadżer zadań, a następnie odszukać na liście aplikacji program, który umożliwia nam wyłączenie innych działających programów w tle. Czasami, jeżeli taki program nie jest na liście widoczny, to wystarczy ponowne odpalenie kontroli gestów, czyli zamknięcie aplikacji, która w tym momencie będzie zawieszona i ponowne jej odpalenie ręcznie z pulpitu. W tym momencie kontrola gestów już powinna jak najbardziej działać. Sprawdźmy. No jeszcze gdzieś tam jakaś aplikacja w tle mi tutaj zabiera dostęp do tej kamerki. Więc trzeba to niestety odnaleźć i program powodujący konflikt po prostu zamknąć. Niestety, ta technologia pod tym względem jest tutaj jeszcze niedopracowana tak jak należy. Czy przegapiłem jakiś program, czy nie? Nie, nie powinien być przegapiony, więc tutaj nie powinno być problemu, jeżeli chodzi o ponowne odpalenie tej aplikacji. Natomiast no, to jest właśnie to, co wam chciałem pokazać, że ta aplikacja tutaj jeszcze jest może na tyle niedopracowana, że pewne konflikty po prostu są, które mogą podczas takiego normalnego użytkowania wystąpić. No jak widzicie, teraz troszeczkę czekałem po zamknięciu aplikacji, która się po prostu automatycznie od razu zawiesza na dzień dobry i z powrotem kontrola gestów działa. Tego problemu nie ma, problemu konfliktu, jeżeli chodzi właśnie o wykrywanie twarzy i logowanie się na krzywryi, tak? Tak brzydko powiem. Pod tym względem ta funkcja ani razu mnie po prostu nie zawiodła. I tak jak mówię, w zależności od tego, jaką sobie czułość ustawimy samej kamerki, możemy mieć logowanie tak utrudnione, że będzie trzeba to zdjęcie czy pokazać je do kamery odpowiednio wyraźnie. Natomiast możemy też tak to ustawić, że wystarczy dosłownie moment i to nawet w gorszym oświetleniu i kamera nas zaloguje. A w tym momencie moja twarz jest za słabo widoczna, to ja sobie zrobię o taki myk. Już kiedy tylko odbicia były mniejsze, zostałem po prostu zalogowany.
te niektóre problemy, o których Wam mówię, związane są nawet nie tyle z samą technologią, tak, czy to face login, czy kontroli gestów, ale na przykład z jakością kamery, jaką mamy w naszym komputerze. Oczywiście w wyższych modelach, gdzie kamerka jest lepsza, to będzie działało jeszcze lepiej i jeszcze sprawniej, a odległość, którą Wam pokazałem, też mogę z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że będzie większa i to nie będzie na przykład 80 cm, ale faktycznie metr lub może nawet i troszeczkę więcej. Jeżeli chodzi o samą ocenę tej technologii, to powiem Wam, że jestem zadowolony, jestem naprawdę zadowolony, bo ta technologia przede wszystkim działa. Jej konfiguracja nie wymaga dużych umiejętności. Żeby ją uruchomić, musimy po prostu zainstalować poszczególne opcje i poświęcić minutkę na skonfigurowanie tych podstawowych ustawień i dostosowanie tego do własnych potrzeb, no i zrobienie też odpowiednich zdjęć. Jeżeli chodzi o trzecią technologię, o której nie wspominałem do tej pory, a którą AMD również z APU Richland wprowadziło, to jest, słuchajcie, przesyłanie bezprzewodowe obrazu na inne monitory, telewizory, ale tutaj wymagana jest obsługa funkcji DLNA. Ja niestety nie posiadam odpowiedniego sprzętu, żeby Wam tę technologię zaprezentować. Może kiedyś do tematu wrócimy przy okazji jakiegoś upgrade'u lub na przykład kolejnych testów. Natomiast dwie technologie, które dostępne są dosłownie dla każdego, kto będzie posiadał komputer właśnie wyposażony w APU AMD Richland, czy to będzie A8, czy to będzie A10, nie ma już tutaj praktycznie żadnego znaczenia. I technologie użyteczne, które mają swoje niewątpliwe plusy, które działają, ale które jeszcze wymagają też pewnego tutaj dostosowania, poprawy działania. Największym minusem na chwilę obecną to jest stosunkowo mała ilość aplikacji czy witryn obsługująca obydwie technologie. Jeżeli chodzi o aplikacje, to oczywiście kontrola gestów. Gestów samych mogłoby być więcej i na przykład można by tutaj lepiej sterować samym odtwarzaczem chociażby, bo jak chodzi o podgląd tutaj fotografii, tak, przeglądanie zdjęć, no tutaj w zasadzie mi te gesty wystarczają. Przy odtwarzaczu muzycznym to jest trochę mało, no i samych aplikacji mogłoby być więcej. Jeżeli chodzi o logowanie twarzy, no tutaj też ta ilość obsługiwanych witryn, wierzę w to, że ciągle będzie rosła, natomiast na chwilę obecną te najpopularniejsze są obsługiwane i myślę, że i tak ułatwi to zdecydowanie korzystanie z samego komputera, jeżeli oczywiście ten mamy odpowiednio zabezpieczony. Moi drodzy, w tym poradniku, w tym filmie to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.